mroku historii. Gdy pod koniec XIX wieku do małej francuskiej wsi Rennes-le-Château przybył Bérengère Saunière, był tylko ubogim księdzem, który z wielkim trudem starał się wiązać koniec z końcem. Podczas prac remontowych w swoim kościele odkrył jednak coś, co sprawiło, że w krótkim czasie stał się jednym z najbogatszych ludzi w południowej Francji. Biedny ksiądz nagle zaczął wydawać miliony, zbudował okazałą rezydencję oraz nawiązał kontakty z przedstawicielami francuskich elit. Jego życie obrosło wieloma legendami, a jedna z nich mówi wprost, że skarb, który odnalazł, mógł podważyć całą naukę kościoła i doprowadzić do jego upadku. Wydarzenia w Rennes-le-Château nadal spowija tajemnica, w której trudno jest oddzielić prawdę od fikcji. Historia księdza Saunière'a to wciąż jedna z największych zagadek przełomu XIX i XX wieku. Próby jej rozwiązania od wielu dziesięcioleci podejmują się nie tylko historycy, ale również tropiciele sensacji i łowcy skarbów. Swój sekret Bérengère zdradził tylko gosposi, z którą nocami w tajemnicy rozkopywał miejscowy cmentarz. Czy prawdziwa jest opowieść o tym, jak Watykan za jego milczenie gotowy był zapłacić bardzo wiele, a sam Saunière miał posunąć się nawet do morderstwa, aby tylko ochronić swój sekret? Tajemnica księdza Saunière'a. Rennes-le-Château to niewielka wieś położona w południowej Francji, u podnóża Pirenejów w Oksytanii. Dziś zamieszkują ją mniej niż 100 osób. Ten malowniczy zakątek charakteryzuje się przepięknymi górskimi widokami. Głębokie kaniony i płaskie wapienne równiny, pod którymi znajdują się liczne jaskinie, przyciągają każdego roku turystów z całego świata. W czasach rzymskich znajdowała się tu kolonia. Później tereny te zajęli Wizygoci, przepędzeni w VI wieku przez frankońskiego króla Chlodwiga I. Rennes-le-Château stanowiło także ważne miejsce zapanowania Karola Wielkiego. Nie zmienia to jednak faktu, że w czasach największego rozkwitu tej niewielkiej osady zamieszkiwało ją nie więcej niż 300 mieszkańców. Oprócz walorów wizualnych i historycznych jest jeszcze jedna rzecz, która przyciąga uwagę. Zwłaszcza miłośników tajemnic i teorii spiskowych. To postać księdza Bérengère'a Saunière'a, miejscowego proboszcza z przełomu XIX i XX wieku. Jego losy stały się jedną z największych zagadek naszych czasów. François Bérengère Saunière urodził się 11 kwietnia 1852 roku w Montazel w Oksytanii. Był pierwszym dzieckiem miejscowego burmistrza Josepha Saunière'a i jego żony Margerity. Jego ojciec, jako zarządca lokalnego młyna oraz zamku, był niezwykle uczciwym i szanowanym przez wszystkich człowiekiem. Margerita urodziła jeszcze 6 dzieci, 3 chłopców i 3 dziewczynki. Po ukończeniu szkoły w roku 1874 Bérengère wstąpił do seminarium w Carcassonne. Po 5 latach wyświęcono go na księdza. W roku 1879 został wikarym w Alet. 3 później przeniesiono go do wsi Lekla. Jako kapłan był w tamtym czasie również wykładowcą w seminarium w Narbonie. Tam po raz pierwszy dało o sobie znać niezdyscyplinowanie młodego księdza oraz jego niechęć do podporządkowywania się przełożonym. Został za to ukarany przeniesieniem do innej parafii. Nowym miejscem sprawowania posługi została wieś Rennes-le-Château, gdzie został proboszczem. Saunière objął swoje stanowisko 1 czerwca 1885 roku, zastępując księdza Antoine'a Croca, który przebywał w tamtejszej parafii niespełna rok. Nowy proboszcz był zdruzgotany widokiem, który zastał. XI-wieczny kościół znajdował się w opłakanym stanie. Dziurawy dach mógł w każdej chwili runąć. Na ścianach prawie nie było już tynku, a okna i drzwi składały się z gnijących desek.
plebania nie nadawała się do zamieszkania, więc Saunier musiał skorzystać z gościnności Antoinette Marsay, której dom sąsiadował z kościołem. Wioska nie miała pieniędzy na konieczny remont, tym bardziej, że tylko te najpilniejsze prace zostały oszacowane na kwotę 3000 franków. Stanowiło to równowartość dzisiejszych 50 tysięcy euro. W nowej parafii Saunier nadal postępował wbrew nakazom swoich kościelnych przełożonych. A ci za wszelką cenę próbowali zmusić księdza do trzymania się z dala od polityki. Gdy 4 października 1885 roku podczas kazania zaczął on głosić antyrepublikańskie hasła i nawoływać do poparcia odrodzenia monarchii, hierarchowie kościoła uznali, że miarka się przebrała. Proboszcz został zawieszony i pozbawiony pensji. Pozwolono mu jednak kontynuować nauczanie w Narbonie, gdzie spędził następne pół roku. Mieszkańcy Rennes-le-Château zdążyli jednak polubić swojego nowego proboszcza i głośno domagali się przywrócenia go na poprzednie stanowisko. Kuria nie zamierzała wywoływać niepotrzebnego konfliktu społecznego. Postanowiono więc cofnąć zawieszenie i ponownie oddelegować księdza do parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Parafianie urządzili Saunierowi huczne przywitanie. Wzruszony proboszcz odpowiedział im zapewnieniem o swoim wielkim oddaniu. Obiecał również wyremontować podupadający kościół. Saunier od razu zabrał się ochoczo do pracy. Zatrudnił 18-letnią gosposię, Marie Denarnu, po czym zaczął pozyskiwać środki na odbudowę kościoła. Sam zarabiał w tym czasie około 200 franków rocznie, czyli nieco ponad 3000 obecnych euro. Ta niewielka kwota pozwalała mu prowadzić niezwykle skromne życie, do czego był już przyzwyczajony. Zanim zgłosili się pierwsi sponsorzy, Saunier spędzał czas głównie na polowaniach i łowieniu ryb. W wolnych chwilach odprawiał także msze w pobliskiej miejscowości Antuniak. Przy każdej okazji prosił wiernych o wsparcie finansowe. Szczęście uśmiechnęło się do proboszcza bardzo szybko. Księżna de Chambord ofiarowała na remont 3000 franków. Wkrótce Rada Wsi przekazała dalsze 1400 franków. Ksiądz mógł wreszcie rozpocząć prace naprawcze. Z własnej kieszeni dorzucił 518 franków. Pieniądze te prawdopodobnie znalazł wśród rzeczy osobistych, pozostawionych przez poprzedniego proboszcza. W remoncie, od samego początku, czynny udział brała Marie. Kierownikiem robót został Eli Bott, będący członkiem loży masońskiej. Skład zespołu uzupełniali murarze Piboulot i Babou oraz ministranci Rousset i Antoine Verdier. Już w trakcie pierwszych prac robotnicy natrafili na skrytkę w podłodze, w której znaleźli kielich pełen złotych monet. Obecny przy tym wydarzeniu Saunier przekonał wszystkich, że są to tylko bezwartościowe medale z Lourdes, a na miejscu znaleziska kazał wybudować ołtarz. Od tej chwili Saunier i Marie stali się niemal nierozłączni. Wszędzie widywano ich razem. Na spacerach po pobliskich okolicach, na przejażdżkach rowerowych i na zakupach. Młoda dziewczyna wydawała się być zapatrzona w swojego pracodawcę niczym w obraz. Wszystkie inwestycje, jakich dokonywał proboszcz, były podpisane nazwiskiem Denarnu. Ta zażyła bliskość dała pretekst do powstania licznych plotek o romansie proboszcza i jego gosposi. Wraz z upływem kolejnych dni Saunier zaczął się coraz dziwniej zachowywać. Co prawda dalej żył bardzo skromnie, jednak przybyło mu wiele nowych zainteresowań. Coraz częściej widywano go spacerującego, oczywiście wspólnie z Marie, dookoła Rennes-le-Château. Wyglądał, jakby czegoś szukał. Całymi godzinami chodził po pobliskich łąkach i lasach. Zaglądał do niemal każdej jaskini. Wieczorami pilnie uczył się greki i hebrajskiego. Poprawiał też znajomość łaciny. W archiwum decyzjalnym w Carcassonne znaleziono dokument potwierdzający jego przynależność do zreformowanego rytu szkockiego, jednego z dominujących i bardziej rozbudowanych francuskich rytów masońskich, mocno przenikniętego tradycją judaizmu. Kolejną zmianą u Sauniera, jaką zaobserwowali mieszkańcy wioski, był wzrost jego zainteresowania historią całego regionu. Podczas górskich wycieczek coraz głębiej penetrował jaskinie i pieczary.
Rozmawiał przy tym z ludźmi, których pytał o bardzo wiele szczegółów dotyczących dawnego właściciela tych ziem, templariusza Bertranda de Blanchefort. Interesowały go również legendy związane z templariuszami z Komandoli w pobliskiej miejscowości. Co spowodowało tak nagłą zmianę w jego zachowaniu? Czy już wtedy Sonier znalazł coś, co związane było z jakąś tajemnicą, którą za wszelką cenę starał się rozwikłać? Łączny koszt prac przeprowadzonych w kościele wyniósł kilka tysięcy franków w złocie. Ponieważ proboszcz nie posiadał takiej sumy, uzgodniono, że będzie spłacał wszystko w ratach po 500 franków rocznie. Po pierwszych remontach, zakończonych w roku 1890, plebania nadawała się już do zamieszkania. Sonier wprowadził się jako pierwszy. Krótko po nim zamieszkała tam również Marie de Narnoux wraz ze swoją matką. Szybko doszło do pierwszych kłótni pomiędzy księdzem a matką gosposi. Mieszkańcy wsi dobrze wiedzieli, że kobieta nie darzyła Soniera sympatią. Czy dlatego, że jej córkę łączył romans z księdzem? Prawdopodobnie tak, o czym coraz częściej plotkowano w okolicy. Na początku roku 1891 Sonier poprosił władze Rennes-le-Château o zgodę na budowę kalwarii przed kościołem. Zgodę otrzymał wiosną i od razu przystąpił do pracy. Osobiście nosił kamienie, z których zbudował grotę. Przed kościołem, jako pomnik, kazał do góry nogami ustawić wizygocki stary ołtarz. 21 czerwca odbyła się pierwsza procesja, połączona z inauguracją pomnika. Tego samego dnia dzieci z wioski otrzymały tu komunię. Kilka dni później stało się coś, co odmieniło Soniera na zawsze. Pod koniec czerwca kościelny dzwonnik podczas usuwania części mównicy odnalazł we wnętrzu jednej z kolumn szklany pojemnik. Swoje znalezisko pokazał księdzu. Gdy otworzono fiolkę, oczom wszystkim obecnych ukazały się trzy stare manuskrypty z podpisem Blanki Kastylijskiej, XIII-wiecznej francuskiej królowej, żony króla Ludwika VIII. Były to dwa dokumenty z biblijnymi wersetami oraz drzewo genealogiczne Dagoberta II, ostatniego z rodu Merowingów króla Austrazji, wczesno-średniowiecznej części Królestwa Franków. Proboszcz po zapoznaniu się ze znaleziskiem nakazał podniesienie kamienia, znajdującego się przed ołtarzem. Gdy okazało się, że płyta przykrywała nieznany grób, Sonier postanowił natychmiast wstrzymać wszelkie prace. Kategorycznie zabronił robotnikom dotykania kamienia, po czym poprosił wszystkich o rozejście się do swoich domów. Przeglądając pergaminy zauważył, że sposób zapisania tekstu znacznie różnił się od tego, który już widział. Część liter zapisana była nieco wyżej od pozostałych. Dodatkowo małe litery mieszały się z wielkimi i to w przypadkowej kolejności. Sonier pokazał swoje znalezisko biskupowi Carcassonne, Feliksowi Billiardowi. W celu rozszyfrowania pergaminów biskup polecił proboszczowi udać się natychmiast do Paryża. Billiard podpisał również list polecający do rektora seminarium Saint-Sulpice w stolicy kraju. Co więcej, opłacił Sonierowi podróż i cały pobyt. Przed wyjazdem proboszcz spotkał się ze swoimi przyjaciółmi, ojcem Henri Boudetem i ojcem Antoinem Jelissem, którym opowiedział o swoim odkryciu. Po przybyciu do Paryża Sonier spotkał się z młodym seminarzystą, Emilem Hoffetem, ekspertem od szyfrów oraz znawcą ezoteryki i okultyzmu. Mężczyzna przez 3 tygodnie zajmował się odszyfrowywaniem dokumentów. Proboszcz pomagał mu na tyle, na ile potrafił. Pracowali w ciągu dnia, a nocami Hoffet oprowadzał księdza po paryskich salonach, pełnych okultystów i artystów. Hoffet w końcu odkodował 2 manuskrypty, które Sonier zabrał do Rennes-le-Château. Proboszcz wrócił jednak bardzo odmieniony. Nie rozmawiał już z mieszkańcami tak otwarcie jak do tej pory. Unikał też bliższych kontaktów ze swoimi parafianami. Jakie informacje zawierały odszyfrowane pergaminy? Oryginały dokumentów nie zachowały się, jednak sporządzono kopie. Treść znaleziska można również odtworzyć na podstawie opowieści mieszkańców wioski, którzy byli w bliskim kontakcie z księdzem. Hoffet odkrył, że zakodowane pergaminy można odczytać, łącząc ze sobą litery, w sposób, w jaki porusza się figura skoczka po szachownicy.
Po zastosowaniu tej metody okazało się, że obszerniejszy dokument, nazywany Wielkim Manuskryptem, pochodził z łacińskiej kopii Ewangelii według świętego Jana i opisywał historię spotkania Jezusa z Łazarzem w Betanii. Całość zwieńczona była zagadkowym łacińskim tekstem. Brak wszelkiej pokusy. Pusan i Teniers strzegą klucza. Pokój 681. Przez krzyż i boskiego konia zwyciężam strażnika demona. W południe błękitne jabłka. Sonier uznał, że tekst informował o dziełach, na których należy szukać dalszych wskazówek. Kupił więc dwa barokowe obrazy. Arkadyjskich pasterzy autorstwa francuskiego malarza Nicolasa Poussin oraz kuszenie świętego Antoniego, pędzla flamandzkiego malarza Davida Teniersa Młodszego. Dodatkowo zdobył obraz namalowany przez nieznanego artystę, przedstawiający papieża Celestyna V. Drugi pergamin, tak zwany mały manuskrypt, opisywał fragmenty trzech Ewangelii – Łukasza, Mateusza i Marka. Zakodowany napis odczytano układając w całość wszystkie różniące się od siebie litery, które były uniesione względem pozostałych. Tekst po odszyfrowaniu głosił: Króla Dagoberta II i Syjonu jest to skarb. I jest on tam martwy. Co oznaczał ten tajemniczy zapis? Sonier był przekonany, że tekst odnosi się do miejscowej legendy, według której krótko po ukrzyżowaniu Jezusa, Maria Magdalena została wypędzona z Galilei. Szukając schronienia, kobieta przypłynęła na południe Francji. Razem z nią do Languedocji przybyło dziecko, będące owocem zakazanego związku Marii Magdaleny z Jezusem. Według tej kontrowersyjnej tezy, skazana na banicję kobieta zabrała ze sobą ciało ukrzyżowanego męża. Potomkowie Jezusa żyli potem w Languedocji, na południu Francji. Z czasem ich ród miał zapoczątkować dynastię Merowingów, pierwszych królów Franków. Sonier powiązał to z inną legendą, mówiącą, że pierwszego Merowinga spłodziła ryba, wychodząca z wody na południu dzisiejszej Francji. Jak wiadomo, znakiem pierwszych wyznawców Chrystusa była właśnie ryba, co proboszczowi wydało się oczywiste. Czy Sonier odnalazł w drzewie genealogicznym Dagoberta II dowód na prawdziwość tej historii? Dowodów na to nie ma. Pewne jest tylko to, że od tego momentu Bérengère Sonier stał się bardzo wpływowym księdzem i jednym z najbogatszych ludzi w południowej Francji. Z dnia na dzień Sonier rozpoczął potajemne prace. Prowadził je wyłącznie w nocy. Nie dopuszczał do siebie nikogo, z wyjątkiem swojej młodej gospodyni. Marii nie odstępowała go nawet na krok. Nikomu innemu proboszcz nie pozwalał patrzeć na to, co robi. Wszystkie informacje na temat tych poszukiwań pochodzą z opowieści ówczesnych mieszkańców Rennes-le-Château. Wielu z nich słyszało dziwne dźwięki, dochodzące zarówno z zamkniętego na noc kościoła, jak i z pobliskiego cmentarza. Przypominały one odgłosy uderzeń kilofa i łopaty podczas kopania. Po wielodniowych poszukiwaniach Sonier odnalazł tajemniczą kryptę, znajdującą się tuż pod grobem markizy Marie de Negre od Poul, wdowy po ostatnim właścicielu Rennes-le-Château sprzed rewolucji francuskiej. Ówczesny burmistrz był przypadkowym świadkiem tego, jak ksiądz, cały pobrudzony błotem, otwierał i rozkopywał jej grób. Kilka innych osób widziało, jak proboszcz przesiewa ziemię wynoszoną z cmentarza. W swoim dzienniku pod datą 21 września 1891 roku Sonier napisał: List z Gram. Odkrycie grobu. Wieczorem deszcz. Następnego dnia proboszcz wstrzymał wszelkie prace. Wznowił je dopiero po 3 tygodniach. Potwierdza to oficjalna skarga władz wiejskich przesłana do kurii, dotycząca bezprawnego rozkopywania grobów i bezczeszczenia poświęconej ziemi. Po tych skargach Sonier zaprzestał swoich nocnych wykopalisk. W międzyczasie dokonał kolejnych tajemniczych wpisów w swoim dzienniku. 29 września. Spotkanie z ojcem Żelisem, ojcem Carrierem i ojcem Crossem. 4 października. Odwiedziny 4 przyjaciół. Prawdopodobnie odkrył wtedy coś, co bardzo poważnie zainteresowało również jego przyjaciół. 4 księży kilka razy spotykało się nocą w plebanii. Wówczas Sonier rozmawiał z nimi do rana.
Nagle do kościoła w Rennes-le-Château zaczęły wpływać ogromne sumy. Z pieniędzy tych Saunier korzystał pełnymi garściami, jednak nie wydawał ich na siebie. Inwestował w odbudowę i powiększenie swojego kościoła i terenów do niego należących. W roku 1900 zakupił ziemię na nazwisko swojej zaufanej gosposi, Marie de Narnoux. Zatrudnił kilkunastu dodatkowych robotników i nowego architekta. Powstała reprezentacyjna willa Betania oraz wieża Magdala, mieszcząca imponujących rozmiarów bibliotekę. Do nowego ogrodu Saunier sprowadził małpy, pawie oraz papugi. Posadził też egzotyczne drzewa. Następnie wyposażył kościół w najróżniejsze obrazy i rzeźby, bardzo jednak różniące się od tych, które spotykano w innych kościołach. Pokrył koszty wybudowania nowej drogi publicznej w wiosce oraz wodociągów doprowadzających bieżącą wodę do wszystkich mieszkańców. Ponadto powiększył swoją kolekcję rzadkiej porcelany, drogich tkanin i antycznych rzeźb. Większość z jego inwestycji miała związek z osobą Marii Magdaleny, której podobiznę umieścił na głównym ołtarzu. Było to rozwiązanie dotąd niespotykane, gdyż przyjęło się, że ołtarz zarezerwowany był dla wizerunków Jezusa bądź krzyża. Nazwy nowych budowli, takich jak Villa Betania i Wieża Magdala, również nawiązywały do tej patronki. Wielu badaczy uważa, że obsesja Sauniera na punkcie Marii Magdaleny miała związek z jego odkryciami. Twierdzą oni nawet, że idąc tropem manuskryptów, proboszcz odkrył w jednej z jaskiń groby Marii Magdaleny i samego Jezusa. Mały manuskrypt miał mówić o skarbie Merowingów, jakim były szczątki Jezusa, ukryte w pobliskiej grocie. Jedna z teorii mówi, że właśnie po tym znalezisku Saunier przestał wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa. Wtedy też zafascynował się osobą Marii Magdaleny, której postanowił poświęcić wszystko, co budował. Będąc w posiadaniu dowodów w postaci dokumentów, drzewa genealogicznego i miejsca pochówku, zaczął szantażować hierarchów kościelnych w Watykanie, którzy w zamian za milczenie wysyłali Saunierowi ogromne sumy pieniędzy. Podobno Saunier posiadał dokument mówiący o tym, że Jezus żył jeszcze w roku 45 naszej ery. Płacąc proboszczowi z Rennes-le-Château, jednocześnie Watykan robił wszystko, aby pozbawić go wszystkich dowodów. Zachowały się rachunki sum wysyłanych Saunierowi z Banku Watykańskiego. Opiewają one łącznie na kwotę blisko 15 milionów franków w złocie. Jest to równowartość dzisiejszych 240 milionów euro. Nie wiadomo dziś, na ile wspomniane rachunki są autentyczne, ponieważ Watykan wielokrotnie odmówił przeprowadzenia badań, mających jednoznacznie ustalić ich prawdziwość. Kolejne odmowy argumentowano tym, że pomoc finansowa dla wsi Rennes-le-Château miała miejsce wyłącznie na prośbę samego proboszcza, który prowadził prace badawcze na terenach należących wcześniej do templariuszy. Wkrótce do Rennes-le-Château zaczęły zjeżdżać wielkie znakomitości – ministrowie, artyści i arystokracja. Częstymi gośćmi w willi Betania byli Habsburgowie. Wśród członków jednego z najpotężniejszych rodów XIX-wiecznej Europy, których gościł u siebie Saunier, byli m.in. arcyksiąże Salvador von Habsburg, hrabina Chambord von Habsburg oraz arcyksiąże Johann, który został nawet fundatorem części prac w kościele. Bywał tam również francuski sekretarz sztuki, Henri Dujardin Beaumaise, aktywny wolnomularz. Kilka razy w Rennes-le-Château gościła także śpiewaczka i okultystka, Emma Calvet. Damie tej przypisywano prowadzenie tajemnych rytuałów seksualnych, o udział w których posądzano również Sauniera. Źródła podają, że Saunier na wszystkie inwestycje wydał łącznie blisko 660 tysięcy franków w złocie, co w przeliczeniu na dzisiejszą ich wartość daje ponad 10 milionów euro. Według zachowanej księgi rachunkowej proboszcza, w niektórych okresach wydawał on nawet do 50 tysięcy franków miesięcznie, podczas gdy jego wynagrodzenie wynosiło w tym czasie zaledwie 900 franków rocznie. W tym samym czasie w miejscowości Custosa, niedaleko Rennes-le-Château, doszło do tragicznego i tajemniczego wydarzenia. O udział w nim posądzony został również Saunier.
W nocy z 31 października na 1 listopada 1897 roku w swoim domu zamordowany został przyjaciel Sonniera, 70-letni ksiądz Antoine Gélis. Zbrodnia ta nigdy nie została wyjaśniona. Policyjne śledztwo przyniosło więcej pytań niż odpowiedzi. Była to ostatnia noc Gélisa w tym miejscu. Następnego dnia miał się on przeprowadzić do domu starców. Policja ustaliła, że nie doszło do włamania. Prawdopodobnie ksiądz dobrowolnie wpuścił morderców do środka. Było to o tyle dziwne, że ojciec Gélis miał reputację osoby stroniącej od kontaktów z ludźmi. Nie ufał nikomu poza Sonnierem i ojcem Henri Baudetem. Ciało Gélisa leżało na podłodze w kuchni. Ofiara przed śmiercią była torturowana. Sekcja zwłok wykazała rozległe uszkodzenia czaszki. Ksiądz został 13 razy uderzony tępym narzędziem, prawdopodobnie młotkiem. Po śmierci jego dłonie zostały ułożone tak jak do modlitwy. Żadna kosztowna rzecz z domu nie została skradziona, jednak wszystkie jego spakowane walizki zostały otworzone i przeszukane. Stwierdzono również brak kilku dokumentów. Nigdy nie ustalono, co zawierały. W pokoju zamordowanego znajdowała się ogromna kwota pieniędzy, około 15 tysięcy franków w złocie. To definitywnie wykluczyło kradzież jako motyw zabójstwa. Oprócz tego policjanci natrafili na ukrytą w jednej z książek kartkę papieru z narysowaną przez ofiarę mapą okolicy, podpisaną jako mapa skarbów. Osoby, które osobiście znały ojca Gélisa, twierdziły potem, że są tylko dwie osoby, którym stary ksiądz otworzyłby drzwi w środku nocy. Jedną z nich był Joseph Malou, siostrzeniec Gélisa, który w noc zabójstwa przebywał poza miejscem zbrodni. Drugą osobą wskazaną przez sąsiadów ofiary był Bérengère Sonnier. Jako osoba duchowna, proboszcz od samego początku był dla policjantów poza wszelkimi podejrzeniami. Nie zdecydowano się go nawet przesłuchać. Na miejscu zbrodni znaleziono paczkę papierosów Le Car oraz karteczkę z napisem Viva Angeline. Ojciec Gélis nie palił. Co więcej, nigdy nie pozwalał nikomu palić w swoim domu. Stało się więc jasne, że papierosy należały do mordercy lub morderców. Policja nie wykluczyła tego, że sprawców mogło być dwóch. Ta marka papierosów nie była dostępna w regionie, dlatego stwierdzono, że mordercy przybyli z innej części Francji lub nawet z innego kraju. Następnie zbadano kartkę z notatką. Pismo należało do kobiety. Dwa tygodnie później w jednym z paryskich burdeli zatrzymano prostytutkę Angelinę Janier. Po czynnościach sprawdzających okazało się, że kobieta miała podobny charakter pisma do tego z kartki, jednak śledczym nie udało się powiązać panny Janier ze zbrodnią. Antoine Gélis dobrze znał tajemnicę Bérengère Sonniera. Co więcej, dokumenty, które zginęły z jego domu, mogły mieć bezpośredni związek z odkryciami proboszcza. Czy były to notatki sporządzone podczas nocnych wizyt w kościele, organizowanych przez Sonniera? Być może. Wiadomo tylko, że mordercom nie zależało na pieniądzach. Nie zabrali ich. Czyżby dlatego, że nie narzekali na ich brak? Część historyków uważa, że dręczony wyrzutami sumienia ksiądz Gélis chciał upublicznić odkrycia w Rennes-le-Château. Wyjawienie tego sekretu pozbawiłoby Sonniera możliwości szantażowania Watykanu. Konsekwencją tego byłoby odcięcie go od kolejnych wpłat. Czy pismo z kartki pozostawionej na miejscu zbrodni należało do gosposi proboszcza? Tego niestety nie zbadano. Na osobistą prośbę Sonniera policja odstąpiła też od przesłuchania Marii. To zrodziło pytanie. Dlaczego ksiądz interweniował w tej sprawie, skoro, jak sam twierdził, oboje nie mieli z tym morderstwem nic wspólnego? Inna teoria na temat bestialskiego morderstwa Antoine'a Gélisa mówi, że mordercy faktycznie pochodzili z innego kraju. Tym krajem miał być Watykan. Dręczony wyrzutami sumienia stary ksiądz stał się zagrożeniem dla kościoła. Ujawnienie prawdy o potomkach Jezusa i Marii Magdaleny oraz dowody na to, że Chrystus nie zmartwychwstał, były na tyle groźne, że sam papież kazał uciszyć Gélisa. Kłopoty Sonniera zaczęły się w roku 1902 wraz ze śmiercią biskupa Billiarda. Nowy biskup Carcassonne,
Paul Félix de Puséjour nie był już tak pobłażliwy jak jego poprzednik. Szybko dotarły do niego wieści o ogromnym bogactwie wiejskiego proboszcza. Wezwał więc do siebie krnąbrnego księdza. Następnie kazał mu się wytłumaczyć z tego, w jaki sposób w ciągu kilku lat doszedł do tak wielkiej fortuny. Nie zadowoliła go odpowiedź, że pieniądze pochodzą od anonimowych darczyńców. Rozpoczął własne śledztwo w tej sprawie. W roku 1910 doszło do rozprawy przed sądem biskupim. Saunier nie rozwiał wątpliwości biskupa. Raz milczał, innym razem nie pojawiał się na kolejnych rozprawach. Wyrokiem sądu został zawieszony w funkcji proboszcza. Biskup wyznaczył nowego proboszcza w Rennes-le-Château, ale Saunier odwołał się do Watykanu. Nie opuścił też swojej plebanii. Zamieszkał w willi Betania, gdzie przez następnych 5 lat odprawiał msze, mimo że pozostawał zawieszony aż do roku 1915. Wtedy to Watykan pozwolił mu na powrót do poprzednio pełnionej funkcji proboszcza. W zamian Saunier zobowiązał się odbyć pielgrzymkę pokutną do Lourdes. Po powrocie z niej zamarzył o kolejnych inwestycjach. Planował uczynić z Rennes-le-Château miejsce podobne do odwiedzanego przez siebie Lourdes. Chciał, aby jego kościelne włości stały się celem pielgrzymek i wycieczek chrześcijan z całej Europy. W jego planach znalazło się także wybudowanie wysokiej na 50 metrów świątyni, wzorowanej na budowlach babilońskich. Koszt projektu wyceniono na 80 milionów franków w złocie. Miała to być najdroższa budowla tamtych czasów w całej Francji. Oprócz tego planował stworzenie z Rennes-le-Château drugiej Jerozolimy, wraz z ogromnym murem dookoła góry, na której umiejscowiona była wieś. Zamówił nawet gipsowy odlew terenu prawdziwej Jerozolimy. Te ambitne plany przerwała nagła i niespodziewana śmierć Sauniera. Początek 1917 roku nie zwiastował żadnych kłopotów ze zdrowiem proboszcza. 65-letni ksiądz był w doskonałej kondycji fizycznej. Jeździł na rowerze, dużo spacerował. Był aktywny i pełen nowych pomysłów na modernizację swojej ukochanej wsi. Zamówił nawet własny samochód, co w tamtych czasach było ogromnym luksusem. 5 stycznia rozpoczął kolejne prace budowlane. Wszystko zmieniło się 17 stycznia, gdy podczas spaceru, tuż pod murami wieży Magdala, Saunier doznał wylewu. Niektóre źródła podają, że był to atak serca. Zmarł 5 dni później, 22 stycznia 1917 roku, w swoim pokoju. Śmierć przyszła niespodziewanie, ale czy na pewno nikt jej w tym nie pomógł? Po śmierci księdza natrafiono na bardzo dziwne pokwitowanie. Było to zamówienie na trumnę dla Sauniera, podpisane przez jego gosposię, Marie de Narnoux, z datą 12 stycznia 1917 roku, a więc 5 dni przed wylewem lub zawałem proboszcza. Był on wtedy jeszcze w doskonałej kondycji i cieszył się wyśmienitym zdrowiem. Fakt złożenia takiego zamówienia zrodziło kolejne teorie spiskowe na temat wydarzeń w Rennes-le-Château. Szybko pojawiła się hipoteza o otruciu proboszcza. W wydarzeniu tym istotną rolę miała odegrać właśnie Marie, która po śmierci Sauniera została jedyną dziedziczką jego majątku. Marie tłumaczyła się później, że to tylko pomyłka i zamiast 22 stycznia napisała 12. Niektórzy w to wierzą, inni już nie. Tym bardziej, że kilka lat temu w archiwum w Carcassonne dokonano zaskakującego odkrycia. W jednej z książek należących wcześniej do Bérengère Sauniera znaleziono napisane własnoręcznie przez wiejskiego proboszcza 3 wyrazy. Okład z cykuty. Cykuta jest śmiertelną trucizną pozyskiwaną z roślin. Stosowana była już od starożytności w celu mordowania ludzi z najróżniejszych powodów. Czyżby umierający ksiądz rozpoznał zaaplikowanie mu trującej cykuty, która najpierw doprowadziła go do wylewu lub ataku serca, a potem do śmierci? Oczywiście przyczyna śmierci nie jest pewna, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty medyczne na ten temat. Cała wiedza opiera się wyłącznie na wspomnieniach osób z najbliższego otoczenia księdza. Niektórzy badacze sugerowali nawet, że Saunier popełnił w ten sposób samobójstwo. Jednak teoria ta jest mało prawdopodobna, zwłaszcza biorąc pod uwagę plany, jakie miał, w tym kupno samochodu,
z którego proboszcz podobno cieszył się jak dziecko. Tuż przed śmiercią Soniera Marie wezwała księdza z sąsiedniej wsi. Ojciec Jean Rivière miał wyspowiadać umierającego proboszcza i udzielić mu ostatniego namaszczenia. To, co się później wydarzyło, do dziś pozostaje zagadką. Kiedy Rivière wszedł do pokoju, Sonier leżał w łóżku. Był słaby, mógł jednak mówić, a umysł miał jasny. Postanowił opowiedzieć swojemu spowiednikowi o wszystkim, co odkrył. W ostatnich godzinach swojego życia zapragnął zwierzyć się ze swojej tajemnicy. Świadkowie, którzy czekali za drzwiami, opowiadali później zgodnie, że gdy ksiądz Rivière wyszedł, był blady jak ściana. Drżały mu ręce i nie mógł wydusić z siebie nawet jednego słowa. Wpatrywał się tempo w jeden punkt. Niektórzy twierdzili, że ksiądz wyglądał jak duch. Na padające pytania, czy udzielił umierającemu ostatniego namaszczenia, odpowiedział tylko krótko, że nie. Co więcej, po wysłuchaniu spowiedzi nie dał Sonierowi nawet rozgrzeszenia. Zrobił to dopiero 24 stycznia, tuż przed pogrzebem. I to na wyraźne polecenie biskupa. Co takiego opowiedział Sonier na łożu śmierci, że pogodny dotąd i często uśmiechnięty ojciec Rivière stał się wrakiem człowieka. Rivière do końca życia milczał i nie zdradził nikomu ostatnich słów Soniera. Osoby, które najlepiej znały księdza Rivière'a, twierdziły nawet, że po tej spowiedzi już nigdy w życiu się nie uśmiechnął. Po wysłuchaniu Soniera, Rivière zaczął dokonywać dziwnych zmian w swoim kościele. Umieścił w nim wiele symboli, które do dziś stanowią zagadkę. Jednymi z pierwszych rzeczy, które sprowadził do swojej świątyni, były figury dwóch Jezusów. Jeden z nich leżał martwy w grocie. Drugi, choć ukrzyżowany, miał szeroko otwarte oczy. Podobno miało to symbolizować prawdę o losach Chrystusa, którą swojemu spowiednikowi opowiedział Sonier. Jezus nie umarł na krzyżu, tylko został pochowany w grocie, niedaleko Rennes-le-Château. Ciało zmarłego księdza, Berengera Soniera, przyodziano w ozdobną szatę i wystawiono w pozycji siedzącej, tuż przy wieży Magdala. Pomimo srogiej zimy i wielkich trudności komunikacyjnych, na pogrzeb proboszcza przybyło wielu ludzi spoza Francji. Głównie byli to jego znajomi z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Włoch. Każdy z uczestników powolnym krokiem podchodził do ciała zmarłego i z wielkim namaszczeniem odrywał z jego szaty purpurowy frędzel, który po pogrzebie zabrał ze sobą do domu. Nie ma wątpliwości, że Sonier coś odkrył. Czym był ten skarb i przez kogo został ukryty? Ilu badaczy, tyle jest teorii. Według jednej z nich skarby znalezione przez Soniera mogły należeć do walecznych Wizygotów, którzy w V wieku panowali w tej części Francji. Przybyli tutaj z Europy Środkowej, a krocząc na zachód niszczyli wszystko, co spotkali na swojej drodze. W 410 roku zdobyli Rzym, który splądrowali. Ograbili również skarbiec cesarski, zawierający bogactwa sprowadzone ze wszystkich zakątków Cesarstwa Rzymskiego. Wizygoci na początku trzymali skarb w Carcassonne. Kiedy uznali, że nie jest już tam bezpieczny, przenieśli go na południe, do twierdzy Redé. Według niektórych historyków, twierdza ta mieściła się na terenie dzisiejszej wioski Rennes-le-Château. Inna legenda mówi, że skarb ten mógł należeć do templariuszy, zakonu powołanego do ochrony pielgrzymów udających się w kierunku Ziemi Świętej. Według jednej z hipotez znaleźli oni w Jerozolimie skarb w postaci starych, tajnych dokumentów. W 1285 roku, gdy zmuszeni zostali do opuszczenia Palestyny, grupa templariuszy przybyła do wioski Saint-Just-le-Bezout, leżącej kilka kilometrów od Rennes-le-Château. Bardzo możliwe, że wybrali sobie ten region, by ukryć tutaj to, co znaleźli w Jerozolimie. Wiedzieli, że tak ważne dokumenty nie mogą się dostać w ręce papieża. Jedną z najpopularniejszych teorii jest opowieść o Katarach, tajemniczych heretykach wywodzących swoją nazwę od greckiego słowa katari, co można przetłumaczyć jako czyści. Byli to bogobojni ludzie, którzy nie wierzyli w boskość Chrystusa. Ta herezja sprawiła, że toczono przeciw nim brutalną krucjatę. Wielu Katarów zabito. W 1244 roku stoczyli śmiertelny bój w twierdzy Montségur, 60 km na wschód od Rennes-le-Château.
Zanim bastion upadł, czterech Katarów zdołało uciec z bezcennym dla nich skarbem. Co mogło nim być? Należy pamiętać, że dla Katarów wszystkie rzeczy materialne były źródłem zła, więc z całą stanowczością gardzili wszelkim bogactwem. Prawdopodobnie był to więc jakiś skarb natury duchowej. Być może dokumenty tłumaczące źródło ich przekonań i wiary. Swoiste wyjaśnienie, dlaczego odrzucali boskość Jezusa. Czyżby wiedzieli, że nie umarł On na krzyżu, a co za tym idzie, nie zmartwychwstał? Jeśli posiadali na to dowody, to nie dziwi fakt, że Kościół tak brutalnie się z nimi rozprawił. Gdyby wiedza Katarów ujrzała światło dzienne, mogłoby to doprowadzić do upadku Kościoła. Na to papież pozwolić nie mógł. Jeśli kilka stuleci później Sonier stał się posiadaczem tego właśnie skarbu, tłumaczyć to może, dlaczego zyskał tak ogromne wpływy i bogactwo. Marie de Narnoux spędziła z księdzem Sonierem 21 lat. Po jego śmierci do końca swojego życia codziennie odwiedzała jego grób i z całą pewnością znała największe tajemnice jego odkryć. Miejscowi nazywali ją Madonną, ponieważ często przechadzała się po biednej wiosce, wystrojona w najdroższe suknie i biżuterię, co kłóciło się z jej pozycją gospodyni. Po śmierci Soniera odziedziczyła cały jego majątek. Często mówiła swoim znajomym, że ludzie w Rennes-le-Château chodzą po wielkim skarbie, nawet o tym nie wiedząc. O tym, czym właściwie jest ten skarb, obiecała opowiedzieć Noelowi Corbu, któremu sprzedała posiadłość. Corbu miał się też stać powiernikiem największych sekretów Soniera. Marie zapewniała go, że wiedza ta uczyni go sławnym i bogatym. W obawie o swoje bezpieczeństwo miała to zrobić dopiero na łożu śmierci. Plany te pokrzyżował jednak wylew, po którym Marie została sparaliżowana. W roku 1953, pomimo nacisków Corbu, w ostatnich sekundach swojego życia Marie zdołała wydusić z siebie tylko trzy słowa. Chleb, sól, naczynie. Nigdy nie udało się ustalić, co miała na myśli umierająca kobieta. 3 lata po jej śmierci, w roku 1956, skarb Soniera zainteresował lokalną gazetę Le Dépêche du Mundi. Opublikowano w niej całostronicowy artykuł poświęcony historii księdza milionera. Od tego czasu zaczęło się ogromne zainteresowanie tym tematem. 10 lat później całą historię opisał dziennikarz Gérard Desset w swojej książce Przeklęty skarb Rennes-le-Château. Książka spowodowała lawinę późniejszych publikacji o skarbie odkrytym przez wiejskiego proboszcza. Mała wioska w Languedocji wciąż przyciąga poszukiwaczy skarbów z całej Europy. Każdy marzy o odkryciu złota, zapominając przy tym, że według większości teorii za bogactwem Soniera stało odnalezienie dowodów podważających oficjalną naukę Kościoła, za których przemilczenie Watykan płacił ogromne sumy. Skarbem nie było więc złoto, ale wiedza. W roku 1967 francuski dziennikarz Pierre Plantard napisał książkę o tajnym stowarzyszeniu zwanym Zakonem Syjonu, którego celem miało być przywrócenie dynastii Merowingów na francuski tron. Ujawnił także treść pergaminów Soniera. O ich istnieniu Plantard miał się dowiedzieć od Noela Corbu, który dowiedział się o nich od Marie. Legenda Rennes-le-Château zaczęła żyć własnym życiem. Napisano na jej temat wiele książek i artykułów prasowych. Aż nieoczekiwanie, w roku 1993 Plantard oświadczył, że całą historię wymyślił, a manuskrypty sfałszował. Powodem tej mistyfikacji miało być stworzenie dowodów potwierdzających, że to on jest jedynym potomkiem rodu Merowingów i pretendentem do tytułu króla Francji. Przyznanie się do oszustwa nie zmniejszyło jednak zainteresowania skarbem księdza Soniera. Wprost przeciwnie, dało kolejny argument zwolennikom teorii spiskowej, mówiącej, że Plantard stał się kozłem ofiarnym, którego Watykan zmusił do przyznania się do mistyfikacji. Zainteresowanie tajemnicą, którą przypadkowo odkrył wiejski proboszcz, było już wtedy tak duże, że hierarchowie kościoła postanowili zrobić wszystko, aby ludzie uwierzyli, że cała historia była jedynie wymysłem szukającego taniej sensacji dziennikarza. Niektórzy historycy twierdzą, że bogactwo Soniera jest wynikiem oszustwa, jakiego dopuścił się proboszcz. Ich zdaniem pobierał on opłatę 1 franka za odprawienie mszy.
I to nie tylko od miejscowych parafian, ale także od ludzi z całej Francji. Przy czym często miało być tak, że niektórzy wierni płacili za setki mszy, których Saunier później nie odprawiał. Takie postępowanie jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń, jakie mogą być popełnione przez księdza. Jest też surowo karane przez prawo kanoniczne. Istnieją dowody na to, że Saunier stosował tę praktykę, a wszystkie sprzedane msze dokładnie odnotowywał w swoim dzienniku. Kościół oczywiście w pełni zgodził się z takim wytłumaczeniem, jednak nie wziął pod uwagę tego, że dla wielu ówczesnych wiejskich księży takie praktyki były normalnością. Biedni duchowni w ten sposób preparowali swoje budżety, które potem przeznaczali na remonty kościoła lub pomoc najbiedniejszym parafianom. Jednak żaden ksiądz nigdy nie doszedł do tak ogromnej fortuny dzięki sprzedawanym liturgiom. Pieniądze, które przez kilka lat swojego życia wydał Saunier, znacznie przekraczają wpływy z płatnych mszy odnotowanych w jego dzienniku. Dzienniki Sauniera zawierają około 110 tysięcy zamówień na odprawienie nabożeństw, których nigdy nie zrealizował. Stąd oskarżenie o oszustwo. Koszt jednej mszy w roku 1887 wynosił od 1 do 1,5 franka. Daje to kwotę nie większą niż 165 tysięcy franków, co stanowi zaledwie niewielki procent całej sumy, jaką Saunier wydał na pracę w swoim kościele. Nawet gdyby niektórzy parafianie wysyłali mu większe kwoty, pieniądze otrzymane takim sposobem i tak nie doprowadziłyby do ogromnego majątku księdza. Nawet jeśli Saunier nie zapisywałby wszystkich zamówień. Normalną praktyką było uiszczanie opłaty za odprawiane msze w swoich lokalnych parafiach na ręce swojego własnego proboszcza. Zatem katolicy z odległych rejonów Francji nie mieli żadnego powodu, aby wysyłać swoje pieniądze gdzieś na daleką prowincję. Nawet jeśli za życia Saunier obracał się w towarzystwie wpływowych przyjaciół, to dla zwykłych Francuzów wciąż pozostawał nieznany. Zmieniło się to dopiero kilkadziesiąt lat po jego śmierci. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. W mroku historii.